Cześć, tu Robert z kanału Browar na Luzie. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnej degustacji piwa z browaru Wrężel Mexico Trip, część pierwsza, Tabasco Coffee Stout. To jest też piwo, które zostało ostatnio kupione w ramach akcji szaleństwa zakupów w Lidlu, więc zobaczymy, to piwo będzie świeżutkie. I zobaczymy, co z niego wyjdzie. Skład jego jest bardzo długi i ciekawy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właściwie to jest coffee stout z dodatkiem tabasco. Tak można by było to skrócić, ale czytajmy cały skład. Woda, słody, jęczmienny, pale ale, karmelowy, 600, czekoladowy, ciemny, barwiący, odtłuszczony, słód pszeniczny, jasny, laktoza, tutaj mały minus, płatki owsiane, chmiel, gin cook, plus za podanie jaki to jest chmiel. Dodatki, kawa segmentu premium, czyli pewnie jakaś speciality, tabasco, chipotle, drożdże S04. Też fajnie, że napisali jakie to są drożdże, możemy już coś z tego wywnioskować. Alkohol 6%, ekstrakt 16,5%, tutaj też plusik za to. I tu mamy, przygotuj się, bo będzie ostro. Mam nadzieję, że nie będzie bolało. Połączyliśmy meksykańską kawę z pastry stoutem. Do tego infuzja z sosem tabasco. Musisz spróbować. Goryczka jest napisane, że jest mała. Słodycz pewnie z tego, że laktoza jest w składzie. I kopyto średnie. Temperatura idealna serwowania między 8 a 12 stopni. Tutaj mamy jaki szkło by było najlepsze do tego i tyle. No i spróbujmy. Tak naprawdę. Co nam ten browar Wrężel uważał dzisiaj. No nie dzisiaj, dzisiaj degustuję. Łoj, czuć tabasco od razu. No. Będzie ostro chyba. Czuć takie... jakby czuć słody palone. Troszkę takie jakby aromaty ciasteczka po przełamaniu właściwie pierwszych skrzypiec z tego tabasco. No i taki czułbym, no taki jakby to określić. Mocno takie prażone słody pachną w podobny sposób. Taki prażony słód, zapach takiego słodu, który właściwie służy tylko do barwienia. Dobra, to polewamy. No, widać piwo takie bardzo ciemne. Nie, no, może nie aż takie bardzo ciemne, ale nie jest klarowne. Tak. O, tutaj teraz ze szkła czuć kawę. Piękna kawa. No. Bardzo fajnie to się miesza. Z butelki tabasco, a tutaj bardzo ładnie czuć tą kawę. No i właściwie możemy zaraz degustować. No, piwo jest bardzo ciemne, nie ma prześwitów. Piana jest też właśnie fajna, taka drobno pęcherzykowata. Takim kolorze, nie wiem, karmelu, ale takiego bardzo jasnego karmelu. No ładnie pachnie. No swoją drogą Wrężel bardzo fajne takie jakby warki robi, podróżując po całym świecie. Teraz to jest Meksyk. Wcześniej były chyba Japonia, jeszcze kilka krajów pamiętam. No ładnie, no. Pachnie bardzo fajnie. No to próbujemy. O! Poszło. Czuć. Takie pieczenie w gardle. To musi być wtedy te tabasco. No. Czuć kawę. No to zresztą tutaj... No, czuć bardzo intensywnie kawę i czuć pieczenie w języku. No to musi być te tabasco.
Co my tu jeszcze czujemy? Oprócz laktozy, tak? Czyli tak naprawdę to piwo jest słodkie. Nie lubię piw za bardzo słodkich. Zaraz opowiem, dla kogo to piwo mogłoby być. Nie czuć alkoholu. Tu mamy ile? 6%. To nie jest aż tak mocne piwo. Też nie jest jakimś lekkim piwem. Piwo raczej dla mnie nie jest. A dla kogo by było? Piwo by było dobre dla kogoś, kto lubi coffee stouty. Zresztą ja uwielbiam coffee stouty, ale nie w takiej postaci. Tu mamy takie połączenie grzania na języku plus tą słodycz z laktozy. Czyli to piwo jest generalnie słodkie. Nie, to nie jest porównywanie jakby piwa z jakiegoś miodowego lub czegoś takiego, ale wyczuwa się słodycz bardzo. No i co by tu powiedzieć? Piwo nie jest generalnie jakoś tam tragiczne. Aczkolwiek nie kupię go drugi raz. Nie wiem, czy będę je kończyć, ale to zaraz do tego dojdziemy. Dla smakoszy coffee stoutów, którzy nie mają żadnych problemów z piciem piw bardziej słodkich, którzy lubią eksperymenty, bo tu zdecydowanie czuć te tabasco, które rozpala. Jest naprawdę ciepło w środku. No dobra, to by było chyba na tyle z tej degustacji, z opisu tego piwa. A ja zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji kanału. No i tak naprawdę zapraszam do następnej degustacji, kiedy się pojawi. A może będzie jakiś filmik z jak to wygląda od kuchni, jak wygląda picie piwa, degustacja od kuchni, jak wygląda ważenie piwa, jak się piwo robi od kuchni. Nie wiem, zobaczymy. A na razie dziękuję i do usłyszenia.